lekki, mobilny i szybki w walce. Takie cechy musiał mieć średniowieczny wojownik. Dawniej w takich 20-kilogramowych zbrojach walczyli Słowianie i Wikingowie. Najpopularniejsze wśród nich były kolczugi. Chyba najlepszy pancerz z tego okresu, w miarę lekki, bardzo mobilny. Człowiek w takim pancerzu naprawdę jest w stanie robić fikołki. Na upartego może nawet przepłynąć mały odcinek rzeki. Oczywiście, jeśli nie wpadnie do wody z łodzi. Setki mieszkańców Wrocławia odwiedziło jarmark jadwiżański. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była kultura Słowian i Wikingów. Oni prezentują tą kulturę, przybliżają ją w pojedynkach, jak to kiedyś wyglądało, jak załatwiano sprawy między sobą, jak wyglądały szyki bojowe przede wszystkim, czyli jak rycerze przygotowywali się i wojowie przygotowywali się do tych pojedynków, o co walczyli, co można było zdobyć, a co można było stracić. W obozowiskach można było sprawdzić, jak Wikingowie i Słowianie dawniej spędzali wolny czas, kiedy nie zajmowali się walką. Każdy mógł przymierzyć elementy stroju, uzbrojenia czy skosztować przysmaków kuchni, jaką raczyli się średniowieczni wojowie. Na przykład pierwszego chleba, czyli podpłomyka cysterskiego. To jest ciasto żytnie na zakwasie i dla tych, którzy preferują smaki historyczne, śmietana, cebula, prażona, czosnek plus szarnuszka, tradycyjny cysterski. Poza tradycyjnymi specjałami można było podejrzeć warsztaty rękodzieła. Na miejscu wyrabiano gwoździe czy gliniane naczynia. Wyrobienie niektórych trwało zaledwie minutę. Liczyły się zwinne dłonie, a także cierpliwość. Próbuję zrobić dzbanek podobny do tamtego, który wykonałem i połączę je razem, żeby powstały dwojaczki, czyli taka dawna forma mynaszki. W jednym była naszona zupa, w drugim ziemniak. Tylko oczywiście w większym wykonaniu. Mieszkańcy mogli wcielić się również w rolę kowala. Dla wielu proces tworzenia gwoździa był zaskakujący. No to masz gwoździo haczyk, taki ostatni do trumny. Dobra, trzymaj. Czy chcesz następny? Nie. Próbować. Proszę, to jest twój. Wikingowie i Słowianie większość czasu spędzali na walce. Ale o co tak naprawdę walczyli? O, to zależy. Od takich małych utarczek pomiędzy pojedynczymi ludźmi. W Skandynawii to mogło być nawet o, powiedzmy, przysłowiową miedzę. O to, że ktoś kogoś obraził, o to, że ktoś obiecał na przykład ożenić się z czyjąś siostrą i nie dotrzymał słowa. W większych konfliktach wiadomo, o pieniądze, o ziemię. Jarmark Jadwiżański to lekcja historii, którą można było zobaczyć, dotknąć i zasmakować. To również świetny sposób na spędzenie wolnego dnia z rodziną w kreatywny sposób. Dlatego zapraszamy już za rok. Dla Echo24 Mateusz Czmiel.